Dobra, siemanko. Dzisiaj 5 minut obsuwy. No do ostatniej chwili nie wiedziałem, czy w ogóle pójdę, czy nie pójdę. Od samego rana ta pogoda mnie wkurwia. No już kurwa, mać znowu ci. No i wpadło mi makaroni. Jakieś spaghetti będziemy wieść z Brodzińskiego. Już chuj z tym koniem na głowie, ale nie zimno mu w tych galotach? Nie ma ciepła dzisiaj. Ale temperatura jeszcze przeżyje, żeby tylko nie padało. No i mogłoby trochę przestać wiać. Dzień dobry. Czy z tobą się coś? Bicka pierdolne od razu. Dobra, ślusarska. No fajnie by to było dołem polecieć, tylko że tam nowo ludzi będzie. No proszę. Nad smyczą, banny hopik, banny hopik. Ciekawe jak się banny hopa robi na rowerze z tylnym kołem ważącym 10 kg. Nie próbowałem i nie mam zamiaru. Chcę jeszcze trochę na tym rowerze zarobić. Zanim się połamie. To jest ślusarska 5, 6. 5 wiem gdzie jest. Może być tak, że 6 będzie obok, nie? Ty, nie wypierdol mi to parasolką, kobito. No. Bo spadnę z rowerka. Obawiam się, że mogła to słyszeć. Ajajaj. Trójka, piątka. No to parzyste po lewej. Cały blok to chyba szóstka jest. Nie napisane oczywiście. No, zajebiście duża ta winda. Z plecakiem się praktycznie nie mieszczę. Ja wiem, że mały nie jestem, ale... No ale bez przesady. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Widzenia. I co, galeria Kazimierz pewnie. Trafiłem czy nie? No dawaj, dawaj. Podgórska, McDonald's, Pizza Hut, kurwa. Aby było pięknie. Miotłoby biegacze z planszy. Kurwa, zobaczyłem pieczywo trzoskowe. To już myślałem, że nie trzeba będzie rozkładać. Ale druga pozycja, oczywiście pizza. Klasiko. Dzień dobry. Pani może wydać? 618? To ile trzeba czekać? Proszę? Ile trzeba czekać? Nam skoczyło dopiero 5 minut temu, jeszcze tak z 5 minut. Ten minutes later. Można odebrać zamówienie? Wiesz numerek? 618.
pojebana, to jest ze 30 stopni słońca. No nie, no 30 nie, ale ze 20. Prosto w pysk, kurwa, musiałem tą kałużę wjechać. Ja pierdolę. A w pizzerii sobie zaakceptowałem zamówienie. Wiem, że na stole leży, a jeszcze przy wejściu do drzwi okazało mi się, że mogę odebrać zamówienie. Czyli nie, że jak zawsze zapytaj partnera, czy zamówienie jest gotowe, wtedy jest raczej pewne, że jeszcze nie będzie w pizzerii. Dodatkowo zamówienie możesz odebrać, bo to już zazwyczaj wtedy jest pewne, że to jest gotowe. Ja widziałem, że leży pizza z jakimś woreczkiem tam na ladzie, no i z automatu kliknąłem. No i się okazuje, że to kurwa nie moje. No i chuj, no i siedzę 5-6 minut, a klient jakby mnie śledził na mapie, no to sam myśli, no kurwa, na te biedzie zamiast jechać. A pobrał zamówienie. Tu, a tutaj gościa próbowałem z ukradkiem nagrać jego łańcuch. Boże, ja w życiu nie widziałem tak zajechanego łańcucha, tak zardzewiałego. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Zajebiście, kurwa. No i to jest właśnie z tym płaszowem. Jak tam pojedziesz, to wracasz na pusto. Ale wieje. Bonus za złą pogodę został aktywowany. Więc komuś właśnie dolało. Bracka. A gdzież tam na Bracką? No ale fajnie, podwójne. Minutes later. Dobra, dziękuję. Trzy minutki, tak? Ponad 15 czekałem. A i to dzisiaj za wiele nie zarobię. Przynajmniej baterii starczy na 4 godziny. No, drogie panie, tak jedną stroną bym prosił. Po ulicy jadę na Kazimierza Wielkiego chyba. Tak jest. Posiedziałem w tym cieple tam znowu i teraz zamarzam. Dzień dobry. Momencik, bo mam dwa. Pani mam 4, 5, 1.
nad Toruńską, 2 km stąd. Wyłączyła mi się kamera na dostawie. Znowu mi karta padła, mikroSD. Namówiłem już nową, ale nie brałem już tej złotej Extreme, tylko wziąłem Extreme Pro, tą czarną. Nie wiem, czy ja nie psuję tych kart tym, że ja je wyciągam. Zawsze się śmiałem, kto kurwa klika prawym przyciskiem myszy na dysk i daje wysuń dysk. Normalnie się kartę wyciągało. Cholera wie, czy ona się nie niszczą od tego, bo to jednak teraz ją często używam. Wkładam, wyciągam i cholera wie, czy ci jej to nie szkodzi. Będzie trzeba nauczyć się wysuwać dysk, a nie wyciągać. Przepraszam, sam zapukałem, sorry. Dziękuję. Przyjemnie. W ogóle co ty kurwa, Derrickson 4A od 4 nie odróżniasz, to chuja? 25 zł za to zamówienie. Na Wiślną. Pizzeria Sylwestra. Czyli tu do Rejmonta to jedziemy. Cały czas jakoś omijam tą brzydką chmurę. Jajo. Gdzie mam 45 zł zarobione? Zaraz 2 godziny miną. Co to ma być? I teraz to zamówienie, to teraz po niej jadę, to mam na nie czekać 12 minut jeszcze. Glovo się mści za te ostatnie odrzutki z Bawiej, z galerii. Ale ogólnie chyba bardziej opłaca się jeździć w tygodniu jak weekendy. Dziewięć osiem. Dzięki. No zaczyna. Trzeba uciekać spod tej chmury. Dwójaj do przodu. Dziecko, zejdź z tej drogi, kurwa. Sadysta Derrickson. Znowu ten hotel 106.1, 106.2. Sprawdziło im się kurwa, 18.26 zaczyna padać. Tak, to jest ten hotel. Trzecie piętro, nie drugie.
Dobra. Dzięki, do widzenia. Plac Wolnica. Kebab King. Kurwa, stoliczki narozstawiane. Dziękuję. Zajebiście, ten pies był na smyczy. I kurwa, 10 metrów od baby. Pierdolę z tymi ludźmi. Proszę, tu są jakieś mieszkania? Co? Są jakieś mieszkania? Są. To numer 10, a to są mieszkania. A, dobra, dzięki. Kurwa, pomyślałbyś? Dzień dobry. Nie mogłem trafić. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Pizza Popia, plac nowy. Trzeba będzie zapłacić za zamówienie 41,50. To wyzerują mi konto. Praktycznie może dyszkami dostanie ich pieniędzy. Dziewięć, dwa, siedem. Gotówkę mam. 40 Znowu aktywowali bonus za złą pogodę. Dobrze, niech płacą, nie pada, co prawda. Słabą godzinówkę mam, to może coś tym podciągnę. Na węgierską jadę. Eternis, codzienne wypłaty na twoim koncie. Ciekawe.
Dzień dobry. Proszę bardzo, do widzenia. No dobra. Ja wiedział, że 5 minut temu się poszedł do domu wylać. Kurwa, znowu sobie przypadkiem potwierdziłem. Ja pierdolę. 10 minutes later. Dzięki. Piętej Kingi 11. Znowu na buca wychodzę, bo już powinienem być na miejscu z tą pizzą. Glebo. To w tej klatce też kolega ze szkoły mieszkał. Na tej ulicy na Kingi to połowa mojej szkoły mieszkała. Kingi Traugutta. Daj pora do niego, dziękuję. Do widzenia. To teraz wam jeszcze pokażę moje więzienie przez 9 lat. Dokładnie tam na wprost podjedziemy. Dokładnie tu. Całą podstawówkę i całe gimnazjum przemordowałem w tym budynku. Teraz tu jest jakieś liceum. Dobra, kolejne zamówienie Podgórska. McDonald's z Galerii Kazimierz. To szybkie siusiu i lecimy. Na bocie 21. Te chmury to coraz gorzej wyglądają. Się paliło coś tam, kurwa. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. No i co? Znowu Galeria Kazimierz. Tu tym razem trochę zdrowszego jedzenia. O ile sabatą można nazwać jedzenie. Co tam się kurwa dzieje? No, kamera tego nie uchwyci, ale takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Ja pierdolę. Ja nie wiem, czy nie powinienem tego anulować i spierdalać do domu. Prawda, nie będę się jakoś oddalał bardzo. Bo jedno mam tu na Podgórze, ale najpierw na Dąbie. No bardzo źle to wygląda. No, ale fajnie jakbym to dostarczył, bo jak na razie to tej nawet stówki nie mam zarobionej. A Dexterowski mówił, że live'a dzisiaj o 19.30 mu się blok zaczyna, będzie robił. No nie wiem, nie wiem. A, myślałem, że mam dwie sałatki, a jedną mam sałatkę, a drugie mam KFC. Koło siebie. Tylko czy ci z KFC się z tym tu psyć nie będą. 170.
Dziękuję. A 853? 853, dzięki. Pierdole. Panie Wertku, Armagedon kurwa pogodowy. Zadupcamy z tym, żeby to jak najszybciej dowieźć i ja spierdalam do domu. Pan się nie rusza, pan się nie rusza. Dzięki. Dobra, gdzie to jest? Jest Defińska 5. Na południe, czyli w prawo, tak? Kurwa, jakieś kombinacje znowu trzeba robić z tym domofonem. Ulica Piwna i Józefińska. Jak chcesz zadzwonić pod Piwną, to wybierz 2 i numer, czyli powiedzmy 211. A jak pod Józefińską 5, to wybierz 11, czyli 111. Ale mnie wkurwiłem te domy. Dzień dobry. Teraz tam mam 2. Do pani jest? Sałatka chyba, ta 170. Bo jeszcze mam KFC, to raczej nie. Aha, to nie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Co, przepraszam bardzo, w takim wypadku jak tu wyjdę, to wyjdę na Piwną. Sprawdźmy to. I po co ci to było? Kurwa. Patrzcie się, Piwna. Dobra, zapierdolam, gdzie tu naleje pokoju 29A. Kurwa, pusto na tych ulicach, nikogo nie ma. Ludzie widzą, co się dzieje, co wisi w powietrzu. Oczywiście mieszkanie na samej górze, jakby inaczej. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Albo dobra, zobaczmy jeszcze jedno, co da. Z Mogilskiej pod park lotników do rzeka Stomer. Za 8 zł. Ale jak kurwa za 8 zł? Przecież tam muszę dojechać. Kawał drogi. No chuj. Nie, no dobra, zaczyna padać. Chuj to mam. Wypadki, wykroczenia. Uszkodzony pojazd. Kurwa, powietrze mi schodzi z przodu. Nie da się jechać. Przepraszam, Glovo. No, strasznie jakiś taki awaryjny mam ten rower. Dobra. 119 zł.
Te pół godziny odejmiemy, czyli 119 podzielone na 3,5. Drodzy widzowie moi kochani, 34 na godzinę. Nie jest źle. Jakby nie patrzeć, to czekanie w pizzy. I tam wcześniej też czekałem w burgerku. No to trochę czasu straciłem, bo podejrzewam, że ogólnie z pół godziny na samo czekanie dzisiaj. Także 34 jest bardzo dobrze. A ty widzu, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zrób to natychmiast. Jak to mówię? Daj suba, nie bądź paruwa. Elo. Ta-ra-t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 a